Czy zarządzanie budżetem osobistym jest tak trudne, jak może się nam wydawać? Co zrobić, by zapanować nad finansami osobistymi? Ja Anna Cieszla zapraszam do wysłuchania rozmowy z naszą ekspertką, dr Janna Wieprow, menedżarka kierunku ekonomia na Uniwersytecie WSB Meritowy w Wrocławiu, trenerka biznesu, specjalistka z zakresu zarządzania finansami, inwestycji alternatywnych oraz analizy finansowej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. No dobrze. Oszczędzać? Czy nie oszczędzać? Dlaczego zarządzanie finansami osobistymi jest dla nas ważne, a może nie? No oczywiście, że jest ważne. Przede wszystkim dlatego, że pieniądze dotyczą każdej sfery naszego życia. Przeznaczamy bardzo dużo czasu na pracę, natomiast niewiele czasu poświęcamy na planowaniu finansów. To bardzo często prowadzi do nierozsądnego wydatkowania pieniędzy. Nie mamy kontroli nad naszym budżetem, no i ten budżet po prostu się nie spina. Kolejną istotną rzeczą przy zarządzaniu finansami osobistymi jest to, że możemy mieć tyle pieniędzy, ile potrzebujemy. To jest dla nas bardzo ważna informacja, bo to. Takie podejście do pieniędzy oznacza, że nie będziemy gonić za tym pieniądzem, tylko dokładnie będziemy wiedzieć, jakie są nasze potrzeby i będziemy dążyć do takiej kwoty, która jest nam dokładnie potrzebna. Poza tym przecież mamy ograniczoną ilość pieniędzy. Z reguły nie dysponujemy nieograniczoną ilością pieniędzy, a nawet jeżeli nasze dochody się zwiększają, to również zwiększają się nasze potrzeby. Zmienia się nasza sytuacja życiowa, pojawiają się na przykład dzieci, jakieś obciążenie kredytowe, i wtedy również zwiększają się nasze, nasze potrzeby. Warto dążyć właśnie do tej wystarczającej ilości pieniędzy, ponieważ wystarczająco nie oznacza za mało. Poza tym myślę, że takim bardzo. Istotnym elementem, który dotyczy nas wszystkich, jest poczucie bezpieczeństwa finansowego. Każdy z nas ma pewien poziom bezpieczeństwa finansowego i myślę, że on bardzo istotnie będzie wpływał na nasz komfort życiowy, na, na nasze życie. Poza tym, zarządzanie budżetem doprowadza do sytuacji, kiedy stajemy się bardziej świadomymi konsumentami, lepiej rozumiemy nasze potrzeby. I nie poddajemy się różnym zabiegom marketingowym, ponieważ teraz bardzo często jest tak, że nasze potrzeby są kreowane i warto sobie zadać pytanie, czy potrzeby, które mamy, są właśnie wykreowane, czy są rzeczywiście nasze. I dzięki zarządzaniu budżetem domowym, dzięki zarządzaniu osobistymi finansami, zwiększamy tą świadomość. I dzięki temu jesteśmy podejmować w stanie, jesteśmy w stanie podejmować lepsze, bardziej rozsądne decyzje zakupowe. Myślę też, że bardzo istotną rzeczą dla wielu osób jest. Takie pojęcie wolności finansowej. Wolność finansowa, może ja tutaj posłyszę się cytatem, że najwyższą formą bogactwa jest, gdy możesz rano powiedzieć, dzisiaj mogę robić to, na co mam ochotę. I być może właśnie dla niektórych osób ta wolność finansowa będzie to oznaczała. Być może dla niektórych osób wolność finansowa będzie oznaczała właśnie to poczucie bezpieczeństwa finansowego, będzie oznaczała możliwość realizacji swoich marzeń, swoich celów, ale właśnie. Też może oznaczać dysponowanie swoim czasem według tego, jak chcemy go spędzić. Zatem można powiedzieć, że zarządzanie kapitałem, zarządzanie finansami wpływa na komfort w naszym życiu. Doprowadza do osiągnięcia pewnej równowagi, bo przecież, tak jak wspomniałam, finanse dotyczą wiele aspektów naszego życia. I też tak naprawdę od małego jesteśmy. Uczeni, pewnego rodzaju przekonań dotyczących finansów, bo tak jak pani mówi, że mm, gdzieś tam biegniemy za pieniędzmi, albo że mamy takie poczucie, że cały czas nam brakuje, chociaż tak naprawdę, gdybyśmy zaplanowali nasz budżet, widzielibyśmy, że mamy już wystarczająco. I pewnie też wielokrotnie jest to po prostu związane z tym, co wynieśliśmy, być może z domu, z naszego najbliższego otoczenia, mm, czyli przekonania. Nawiązuje pani do pewnych postaw, do pewnych poglądów na temat pieniędzy i rzeczywiście źródłem tych postaw i poglądów, jest przede wszystkim nasza rodzina, szkoła, otoczenie, oczywiście też wiedza zdobywana na studiach i to, w jaki sposób podejdziemy do pieniędzy, jaka jest nasza postawa, jest szalenie istotne. Ja, kiedy prowadzę zajęcia z finansów osobistych ze studentami, właśnie rozpoczynam od aspektów psychologicznych, czyli zwracam uwagę, zadaję pytanie, jakie masz Poglądy na temat pieniędzy. Jak, co sądzisz na temat bogactwa? Czy uważasz na przykład, że pieniądze są trudne do zdobycia? Czy pieniądze szczęścia nie dają? To takie może najbardziej popularne poglądy, mity na temat pieniędzy. Czy pieniądze są złe? Pierwszy milion trzeba ukraść. Tak, to są takie sformułowania, takie treści, które są bardzo często powtarzane i to. W wielu przypadkach powoduje, że ktoś nie podejmuje żadnych działań dotyczących zarządzania swoim budżetem. Tymczasem pieniądze są neutralne to my nadajemy wartość pieniądzom. Pieniądze są tylko narzędziem, które pomaga nam zdobywać nasze życiowe doświadczenie, osiągać nasze cele, spełniać nasze marzenia, rozwijać się. Często słyszę, że wymaga to wiele trudu, pewnego poświęcenia. Bardzo też słyszę, że mam za mało pieniędzy, żeby w ogóle się tym zająć. Natomiast, albo też bardzo częsta postawa, że trzeba korzystać przecież z życia, nie ma co liczyć pieniądze, tylko trzeba żyć. Oczywiście, natomiast wydaje mi się, że kwestia pewnej postawy. Pewnych poglądów, będzie istotnie wpływała na to, jak będziemy postępować, bo jeżeli podejmiemy ten trud, to konsekwencje mogą być tylko dobre. Większość ludzi nie zmienia swoich nawyków finansowych, nawet jeśli zarabia więcej. Czyli taki argument, że nie mogę oszczędzać, nie mogę zarządzać, bo nie mam czym. Jest argumentem zupełnie bez sensu, ponieważ nawet jeżeli zarobisz więcej pieniędzy, to nie zmienisz tych nawyków. Dalej będzie to bardzo spontaniczne, bardzo, bardzo intuicyjne, a przez to będziemy pewnie podejmowali decyzje finansowe, które no, nie będą sprzyjały budowaniu tej stabilności finansowej i uzyskania wolności, wolności finansowej. Poza tym, jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, że taka postawa, czyli taka postawa nie robi nic, ponieważ. Uważam, że nie jest mi to w życiu potrzebne, albo jakoś to się wszystko ułoży. Uważam, że jest to pewien brak odpowiedzialności. I jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy, ale też jesteśmy odpowiedzialni za to, czego nie robimy. Brak odpowiedzialności oznacza, że stajemy się w pewnym sensie bezsilni, bez sprawczości, bez kontroli nad naszym życiem, a to może oznaczać, że będziemy żyli według scenariusza innych ludzi. Chciałabym na chwilkę wrócić do tego, o czym Pani powiedziała przed chwilą, czyli takiego podejścia nie oszczędzam, bo nie mam z czego oszczędzać. Więc pytanie, pewnie też takie, które nasunęło się wielu naszym słuchaczom: czy faktycznie w ramach tego naszego oszczędzania musimy odkładać duże sumy, duże kwoty, czy można zacząć od mniejszych y, kroków? Jeżeli chodzi o samo oszczędzanie, bo to jest tylko to, o czym pani mówi, jest jednym z aspektów tego oszczędzania, i tutaj może powiedziałabym, czym oszczędzanie jest, ponieważ oszczędzanie to gromadzenie kapitału. I teraz nie ma znaczenia, czy będziemy gromadzić małe sumy, czy większe sumy. Będą one uzależnione od tego, ile zarabiamy, czyli jakie są nasze dochody. I to naprawdę nie ma znaczenia, jakie to będą sumy, choć bardzo wielu ekspertów wskazuje, że tak samo łatwo albo tak samo trudno jest żyć za 90% jak za 100%. Czyli nie ma znaczenia, czy jest to kwota jakby cała, czy wydamy całą kwotę, czy jednak 10% mniej. Dlatego mówi się bardzo często o tych 10%, że możemy oszczędzać. Około 10% naszych dochodów. Mówię około. To jest tylko pewna przybliżona wartość. My możemy dokładać, odkładać dokładnie tyle, ile mamy ochotę, ale bardzo ważne, żeby to robić. To może ja podam, jakie są pewne zasady oszczędzania, co, na, co, na co należy zwrócić uwagę, i też jednocześnie odpowiem na, na, pani, na Pani pytanie. No właśnie, bardzo często słyszę: Nie oszczędzam, bo nie mam, nie mam z czego. Tymczasem każdy może oszczędzać. Są pewne wyjątki, i to są osoby, które akurat mierzą się z jakimiś życiowymi trudnościami, które na przykład mają jakieś problemy finansowe lub opiekują się, czy są osobą z niepełnosprawnością, czy jakaś choroba dotknęła tą rodzinę i są potrzebne środki na leczenie. Więc to są takie wyjątki, które rzeczywiście mogę powiedzieć tak. Te osoby nie mogą oszczędzać, ale one jeszcze potrzebują dodatkowej finansowej pomocy. Natomiast wszystkie inne przypadki, jak najbardziej, wszyscy możemy oszczędzać. To jest naprawdę kwestia tylko pewnego zaplanowania. Sposób radzenia sobie z finansami, ja już o tym wcześniej mówiłam, nie zmienia się wraz z rosnącymi dochodami. Czyli jeżeli potrafimy sobie radzić z niewielkim budżetem, to tak samo poradzimy sobie z budżetem większym. Czyli nawet jeżeli zarabiamy niewielkie kwoty, warto jest podjąć ten trud zarządzania finansami no i jednocześnie oszczędzania. To jeszcze wracając do, do oszczędności. Bardzo często oszczędzanie kojarzy się z wyrzeczeniami. Tymczasem Oszczędzanie jest to pewna świadomość wydatkowania naszych środków, kierunku wydatkowania naszych środków. Nie oznacza, że mamy rezygnować z bieżących potrzeb, tylko raczej zastanowić się, czy możemy te potrzeby zaspokoić w jakiś inny sposób. Czyli. Może, jeżeli mamy ochotę na kawę, to jeżeli jest to kawa z przyjaciółmi, to oczywiście jest ogromną przyjemnością spotkać się z tymi przyjaciółmi i się napić tej kawy. Natomiast, jeżeli chcemy się napić kawy, nie wiem, właśnie w pracy czy, czy na uczelni, no to może przygotować sobie samodzielnie tą kawę do termosów w domu. Kosz będzie znacznie, znacznie niższy. Tutaj może jeszcze wspomnę o efekcie late warto jest wspomnieć w kontekście oszczędzania, ponieważ efekt late to a propos kawy, bo, bo stąd się to wzięło, ale generalnie oznacza wydatkowanie niewielkich kwot każdego dnia. Czyli na przykład, jeżeli wydamy codziennie 10 zł przez 20 dni w miesiącu, no to jest 200 zł. No w skali roku to już ta kwota jest znacznie większa. Chodzi o to, żeby docenić, czy zwrócić uwagę na niewielkie kwoty, które codziennie wydajemy, które nam się wydają niewielkie, nieistotne, ale jednak z punktu widzenia dłuższego okresu, no będą nam budowały ten nasz majątek. Co jest jeszcze tutaj bardzo ważne, żeby pieniądze, które oszczędzamy, przelewać na inne konto, żeby one zniknęły z naszego konta rozliczeniowego, po to, żeby no nie, nie, nie móc nimi dysponować tak na co dzień i. Można sobie założyć takie konto oszczędnościowe, subkonto do naszego konta, które jest kontem bezpłatnym i przelewać właśnie te nasze, te nasze oszczędności. Bardzo ciekawe jest to, co, o, o czym pani powiedziała, czyli to takie drugie podejście. Jedno podejście to to, że nie mogę oszczędzać, bo nie mam z czego, a drugie podejście. Jest takie, że mamy jedno życie, więc chcemy żyć, więc nie będziemy zwracać uwagi na wydatki. Dopóki być może mamy po prostu zapewnione opłacone wszystkie rachunki, no to resztę możemy wydawać i korzystać z życia, korzystać ze wszystkich jego dobrodziejstw. Ja właśnie uważam, że jeżeli chcemy korzystać z życia, jeżeli chcemy żyć, no właśnie dlatego musimy podjąć ten trud oszczędzania i. Zwrócić uwagę na to, żeby kwestie finansowe, problemy finansowe nas nie dotyczyły. Wydaje mi się, że żeby realizować swoje marzenia, no po prostu potrzebujemy pieniędzy. I właśnie dzięki temu, że zbudujemy ten budżet, będziemy mogli realizować te marzenia i będziemy mogli. Korzystać z życia. To w takim razie. Załóżmy, że nasi słuchacze, nasi, na, nasze słuchaczki chcą teraz przyjrzeć się swojemu budżetowi domowemu, chcą go dobrze zaplanować, razem z Pani wsparciem. Jakie są te pierwsze podstawowe kroki, żeby stworzyć budżet domowy? Pierwszym krokiem jest świadome podjęcie działania, świadome podjęcie decyzji, że chce to robić. I myślę, że dobrze jest zostać swoim własnym ministrem finansów. Hmm. Brzmi dumnie. Zatem, podjęcie działania, podjęcie tego trudu na początku może wydawać się to bardzo skomplikowane i bardzo trudne, ale chyba najlepszą radą jest to, żeby zrobić to po swojemu. Czyli każdy może sobie wybrać sposób, jaki będzie dla niego najlepszy. Nawet takie bardzo proste podzielenie swoich wydatków na pewne kategorie. Które dotyczą naszego funkcjonowania. Czyli na przykład zastanawiamy się, jakie są nasze koszty stałe. Koszty stałe, czyli takie koszty, które musimy ponieść w związku z naszym mieszkaniem, z opłatą za wodę, za śmieci, za energię, za różnego rodzaju abonamenty, za jedzenie, ratę kredytu, czesne za, za uczelnie. I dzielimy sobie właśnie to na takie kategorie, wiem, sport, rozrywka, zdrowie. Zatem nawet Uświadomienie sobie naszych wydatków, zapisanie ich na kartce daje nam już pewną wiedzę. No i teraz, jeżeli zobaczymy, jakie mamy te miesięczne nasze koszty, bo najlepiej to zrobić w skali miesiąca, to zestawić to z naszymi dochodami. No i teraz, właśnie plus minus to też jest dla nas bardzo ważna informacja: nawet to, czy mamy jakąś nadwyżkę, czy jednak nam brakuje w tym budżecie. Zatem, w momencie, kiedy zaobserwujemy, jaka jest ta nasza sytuacja, musimy się zastanowić właśnie, czy, bo właśnie mamy dwie drogi: albo zwiększamy dochody, oczywiście to zawsze, prawda, poprzez edukację, poprzez podnoszenie swoich kompetencji, możemy znaleźć lepszą, lepiej płatną pracę, ale też panowanie nad swoimi kosztami, zastanawianie się, y, jakie koszty ponosimy. Y, jest istotne właściwie przez całe życie. Nie tylko y, dla osób młodych, które rozpoczynają dopiero swoje dorosłe życie, ale, y, ale cały czas. Wszystko trzeba wcześniej zaplanować. Nawet jeżeli mamy taką tendencję do pewnych nieplanowanych wydatków, czasami po prostu potrzebujemy y, coś sobie kupić, to również warto jest to w swoim budżecie y, zaplanować. Bardzo często zastanawiamy się, jak to technicznie wykonać? I tutaj służą nam z pomocą różnego rodzaju aplikacje. Możemy wykorzystać albo zwykłego Excela, sobie to wszystko policzyć, albo właśnie, tak jak wspomniałam, wziąć kartkę, ołówek, długopis i po prostu sobie to wszystko zapisać. Możemy też wykorzystać pewne możliwości, którą dają nam nawet nasze aplikacje mobilne, bankowe, które mamy. Tam już są podzielone pewne wydatki na kategorie, mniej lub bardziej trafnie, ale zawsze można skorzystać z takiej pomocy. Być może dla niektórych osób odpowiednia będzie na przykład wykorzystanie takiej sztuki dotyczącej finansów, japońskiej sztuki, która się nazywa kakeibo. Ta filozofia japońska mówi o tym, że jeżeli przykładamy do czegoś pewną wagę, to daje to lepsze rezultaty. To też bardzo często nazywane jest jogą finansową. To znaczy, że poświęcamy czas Naszym finansom i to przekłada się potem na lepsze zrozumienie, na lepsze zrozumienie własnych potrzeb i też jednocześnie na no, lepsze zaplanowanie budżetu domowego. Są do tego specjalne książki, takie zeszyty, które można sobie kupić, one są ogólnie dostępne. One są już odpowiednio zaplanowane, możemy wykorzystać to, to, w jaki sposób zostało to zaplanowane, tam wpisuje się nasze, nasze wydatki, ale też na przykład zapisuje się nasze cele inwestycyjne, cele finansowe, krótko, długoterminowe, ile udało nam się oszczędzić w danym tygodniu czy w miesiącu. No Jest to dosyć skrupulatne zapisywanie wszystkiego, co się wiąże z naszymi finansami. Może to nie jest dla każdego, ale są osoby, którym to taka forma bardzo pasuje. Faktycznie, brzmi tak, jakbyśmy musieli się dosyć mocno do tego przyłożyć, ale też zakładam, że skoro się przyłożymy, no to ci najwytrwalsi zobaczą rezultaty, zobaczą, gdzie faktycznie nam te pieniądze uciekają, bo umówmy się, najczęściej teraz mamy pieniądze wirtualne, dostajemy wypłatę na, na konto, konto. Mhm. i nagle okazuje się, że było nie ma, płacę kartą, nie widzę jak ucieka z konta. Tak, dlatego ym, dobrze jest, na przykład na początku miesiąca, kiedy otrzymujemy, czy w momencie, kiedy otrzymujemy nasze wynagrodzenie, m, zacząć od zaplanowania naszego budżetu domowego, poświęcić temu tyle czasu, ile uważamy, że potrzebujemy. I pierwszym elementem w planowaniu jest oszczędzanie. To znaczy, ja jestem zwolenniczką takiego podejścia, że oszczędzanie to płacenie samemu sobie. W związku z tym, dla mnie pierwszym kosztem stałym, nie jest czynsz, nie jest zapłata za media, tylko przelanie pieniędzy. Na konto oszczędnościowe, czyli właśnie nie dopiero na końcu, bo tak też bardzo wiele osób do tego podchodzi. Czyli wydaje płacę wszystko to, co muszę zapłacić, i dopiero pod koniec miesiąca te pieniądze, które zostają, przeznaczam na oszczędności. Ja jestem zwolenniczką odwrotnego podejścia, czyli najpierw powiedzmy te, te wspomniane wcześniej około 10%, przeznaczam na oszczędności. To naprawdę może być około 10%. Ja to bardzo mocno zaznaczam, dlatego mhm. że. Ym, Dużo osób potrzebuje takich pewnych wyznaczników, a dla niektórych osób może być to ograniczające. Ach, muszę to 10% konkretne, jest to jakieś, w jakiś sposób narzucone. Nie, to może być nawet 100-200 zł, to mogą być kwoty, tak? No wcale nie, muszą, nie musi być procentowo policzone. Żeby się nauczyć, żeby wyrazić tak, sobie taki żeby pewne nawyki, tak. I y, to jest płacenie sobie. Przelewam te pieniądze na początku, bo tak jak wcześniej wspomniałam, tak samo dobrze sobie poradzimy z 90% budżetem, jak ze 100% budżetem. Zatem jest pewien potencjał. Tutaj nie będzie wielkiej różnicy w, w spełnianiu naszych potrzeb, realizacji wszystkich tych potrzeb, które mamy w ciągu, w ciągu miesiąca, a pieniądze będą rosły. One będą, te oszczędności będą się budować i naprawdę nawet niewielkie kwoty w dłuższej perspektywie dają spektakularne efekty. A co może nam przeszkodzić? Jakie są najczęstsze błędy, które pani zauważa przy planowaniu swojego budżetu domowego? Myślę, że największym problemem jest nie podejmowanie żadnego działania. To jest chyba największa taka wada czyli czy, czy problem, który, błąd, który można popełnić czyli nie podejmowanie żadnego działania. My, nawet jeżeli popełniamy błędy, to to są lekcje, uczymy się tego. Nawet jeżeli. Dojdziemy do wniosku, że coś zrobiliśmy w danym momencie źle, albo jest to coś, co akurat nie spełnia naszych oczekiwań, to zawsze to możemy zmienić. Nie, tutaj chyba nie popełniamy błędów żadnych. Myślę, że błędem największym jest nie podejmowanie żadnego działania. Gdybyśmy chcieli oszczędzać na krótką i na długą metę, jakie są najlepsze strategie? Jeżeli chodzi o krótkoterminowe oszczędzanie, to właśnie raczej bym tutaj dopasowała do tego termin oszczędzania. W dłuższym czasie myślę, że raczej będziemy pomnażać majątek, czyli będzie to już inwestowanie. Strategia, jaką przyjmiemy, będzie uzależniona od kilku czynników. Będzie to na pewno wiek, Sytuacja, w której jesteśmy, to czy wcześniej już zarządzaliśmy naszymi finansami, ale też ta strategia będzie uzależniona od tego, jakie mamy właśnie nasze postawy wobec pieniędzy. Że bardzo często radzę, żeby zacząć od wypisania naszych poglądów na temat pieniędzy. Wracam do tego, dlatego że to jest szalenie istotne, ponieważ to będzie determinowało potem nasze wybory i nasze funkcjonowanie. Na pewno, jeśli chodzi o Cele krótkoterminowe to będzie to oszczędzanie, czyli gromadzenie kapitału, i tutaj będzie to miało znaczenie, czy to są cele krótko czy długoterminowe, ponieważ od tego będzie uzależniony wybór odpowiednich instrumentów finansowych. Czyli na przykład, jeżeli chcemy oszczędzać krótkoterminowo, wybieramy sobie jakiś cel finansowy, na przykład chcemy pojechać na wakacje, to wiemy, że mamy na to kilka miesięcy. W związku z tym no, raczej nie będziemy inwestować tych pieniędzy, nie wiem, w złoto czy w jakieś inne inwestycje, choć oczywiście też możemy krótkoterminowo, ale raczej będziemy wybierać instrumenty krótkoterminowe o niskim poziomie ryzyka, na przykład jakaś lokata bankowa to będzie zupełnie inny wybór. Natomiast w momencie, kiedy będziemy chcieli zainwestować pieniądze, jeżeli będziemy chcieli zgromadzić pewien kapitał w dłuższym terminie, no tuż raczej będziemy mogli podjąć pewne decyzje inwestycyjne i będziemy mogli zastosować narzędzia, które są o wyższym ryzyku, ale wyższej stopie zwrotu, i które dadzą nam pewien zysk w dłuższym czasie. Ważny jest także tak zwany budżet, czy też fundusz awaryjny, czym on jest? Przy oszczędzaniu, przy planowaniu właśnie istotny jest budżet awaryjny, myślę, że mogłabym się tutaj odnieść do pojęcia bezpieczeństwa finansowego i Poziom tego bezpieczeństwa finansowego jest bardzo indywidualny, będzie uzależniony od wielu czynników, o których wcześniej wspomniałam w związku ze strategiami, czyli w jakim wieku jesteśmy, w jakiej jesteśmy sytuacji życiowej. Natomiast oszczędzanie oszczędności możemy podzielić na takie trzy grupy. Pierwsza grupa to jest właśnie ten budżet awaryjny, czy, czy pierwsza część to jest właśnie ten budżet awaryjny. Druga część to są nasze. Marzenia, nazwijmy to ogólnie, nasze cele może krótko, średnioterminowe, i część pieniędzy możemy przeznaczyć na inwestowanie. I teraz wracając do tego budżetu awaryjnego, powiedzmy do tego bezpieczeństwa finansowego, tak jak wspomniałam, dla wielu osób może być to. Różny poziom. No, to będzie bardzo indywidualne. Dla niektórych będzie to 5 tysięcy złotych, dla niektórych to będzie 50 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli mamy problem z ustaleniem wysokości tego budżetu, to jedną z możliwości podejścia do, do tego zagadnienia jest ustalić, bo bardzo często to, czego się obawiamy, to jest na przykład utrata pracy. Mhm. Czyli taki budżet jest planowany po to, żeby w razie utraty pracy móc. Dalej spokojnie funkcjonować, nie denerwować się, że nie mamy pieniędzy. Zatem jednym z podejść jest to, żeby zastanowić się, czy sprawdzić, ile czasu potrzebujemy na znalezienie pracy w naszej miejscowości. I na przykład, jeżeli są to Trzy miesiące, to w takim razie nasz budżet awaryjny będzie wynosił trzykrotność naszych miesięcznych wydatków. No oczywiście, to jest jedno z podejść, jedno z możliwości. To może być też budżet ustalony według tego, jak na przykład mamy świadomość, ile kosztują na przykład sprzęty domowe. Nie wiem, tak teraz mhm. pomyślałam sobie, że bardzo często naszym problemem jest to, że coś nam się zepsuje, albo na przykład samochód. No więc myślę, że możemy ocenić, nie wiem, cenę na przykład, prawda? Potencjalnie nie wiem, zakupu pralki, lodówki i wziąć to pod uwagę właśnie w tym funduszu awaryjnym. Gdybyśmy miały odróżnić oszczędzanie od inwestowania, często mam wrażenie, że mylimy te pojęcia, a przecież są skrajnie różne. Otóż, oszczędzanie jest to gromadzenie kapitału z reguły na cele finansowe. Krótko czy średnioterminowe i tutaj będziemy wybierali raczej przy oszczędzaniu instrumenty o niższym poziomie ryzyka, instrumenty właśnie krótkoterminowe, natomiast inwestowanie jest to pomnażanie kapitału, czyli inwestujemy kapitał po to, żeby osiągnąć w przyszłości stopę zwrotu i pomnożyć nas, nasz kapitał. W związku z tym będziemy raczej używać innych instrumentów finansowych, być może o wyższym poziomie ryzyka. I o dłuższej perspektywie czasowej. My o inwestowaniu mówimy w naszej drugiej rozmowie. Ona w całości poświęcona jest inwestowaniu, i tam też odsyłamy naszych słuchaczy i nasze słuchaczki, tam wszystkie informacje, a w tej rozmowie tylko zaznaczamy sam temat. Ale posłuchajcie, bo rozmowa jest bardzo ciekawa. No dobrze. Mamy młode osoby, osoby, które rozpoczynają swoją karierę zawodową, gdzieś tam są zupełnie na starcie. Co mogą zrobić, aby zabezpieczyć swoją przyszłość finansową? Jeżeli chodzi o młode osoby, to warto jest podjąć działania dotyczące zarządzania budżetem domowym. Ja to, będę do tego cały czas wracała. Czyli podjęcie działań, Związanych z zarządzaniem tymi finansami osobistymi, myślę, że już jest bardzo dobrym przygotowaniem na przyszłość. W trakcie tego procesu bardzo często uczymy się, doświadczamy, w związku z tym jesteśmy w stanie lepiej tymi finansami zarządzać i przejść odpowiednie ścieżki. Ponieważ pierwszym etapem na pewno jest oszczędzanie, gromadzenie tego kapitału, żeby go później zainwestować. No, niektórzy skracają tą drogę, bardzo często już od razu chcieliby zainwestować. Oczywiście, można to zrobić. Wiąże się to pewnie z popełnianiem błędów, ale ja jestem raczej zwolenniczką budowania tego budżetu krok po kroku. Czasami zdarza się taka sytuacja, że ktoś otrzyma jakieś pieniądze, jakaś młoda osoba, na przykład ze spadku, czy po prostu rodzice jakąś darowiznę przekażą, i wtedy no, bardzo często słyszę takie pytania od studentów, co ja mam zrobić z tymi pieniędzmi. Natomiast Już wiemy, że nie wydać. Nie wydać od razu. Staram się, staram się doradzić, pytać o, zadawać różnego rodzaju pytania, bo to nie jest taka bardzo prosta odpowiedź, ale to już jest inwestowanie, w związku z tym to będzie właśnie omawiane w przypadku, czy, czy można posłuchać. Przy inwestowaniu. Bez względu, bez względu na to, w jakim wieku jesteśmy, prędzej czy później będą nas dotyczyły różnego rodzaju zobowiązania finansowe. Będziemy mieli kredyty, karty kredytowe, które należy spłacić, długi. Jak skutecznie zarządzać? Zacznijmy od tych długów, zarządzać naszymi długami, żeby uniknąć problemów. Skuteczne zarządzanie długami jest kluczowe dla utrzymania zdrowych finansów i uniknięcia problemów finansowych, ale dług długowi nierówny. Jestem zdecydowaną przeciwniczką kredytów konsumpcyjnych, i tutaj z pomocą przychodzi wspomniany wcześniej fundusz awaryjny. Tu z pomocą przychodzą oczywiście wszystkie nawyki, które mamy wcześniej wypracowane, czyli planowanie tego budżetu. To. Świadomość potrzeb też, prawda, że jeżeli nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na zakup jakichś danych, danych aktywów w danym momencie, to zastanówmy się, czy my naprawdę tego potrzebujemy, czy warto jest podejmować takie zobowiązania w postaci kredytu konsumpcyjnego. Wydaje mi się, że nie, że jest to. Pewna postawa, pewna świadomość i pewne świadome podejmowanie decyzji: nie robimy tego, gromadzimy kapitał i wtedy, kiedy ten kapitał odpowiednio zgromadzimy, być może go pomnożymy poprzez inwestowanie, dopiero możemy sobie taką rzecz kupić. Ale, tak jak wspomniałam, dług długowi nierówny, czyli na przykład Pojawia się takie obciążenie w postaci kredytu hipotecznego, czyli kredytu, który zaciągamy na potrzeby, nasze potrzeby mieszkaniowe. No, jest to bardzo ważna potrzeba człowieka i to nie ma czasami innej możliwości, jak zaciągnięcie takiego kredytu. W takiej sytuacji banki badają zdolność kredytową, w związku z tym potencjalnie. Mamy możliwości finansowe, żeby taki kredyt spłacać, prawda? Mamy, jesteśmy w stanie spłacać, został bank, bank to skrupulatnie oblicza i, jeżeli posiadamy taką zdolność kredytową, dopiero przyznaje nam ten kredyt. Ale mogą zdarzyć się w życiu różne sytuacje. Możemy podjąć błędną, sytuację, błędną decyzję biznesową, mamy różnego rodzaju trudności, czy utracimy pracę, czy spotka nas jakaś choroba. Ważne wtedy jest, aby nie wpaść w spirale zadłużenia. Spirala zadłużenia to jest sytuacja, kiedy bierzemy kredyty, kolejne kredyty na spłatę poprzednich kredytów tak? i bierzemy coraz więcej, spłacamy poprzednie i w ten sposób spadamy w tą spiralę zadłużenia. W takiej sytuacji myślę, że najlepiej skontaktować się z wierzycielami i negocjować warunki spłaty długu. To naprawdę przynosi bardzo dobre efekty, ponieważ właśnie nasi wierzyciele chcą negocjować, bo im zależy na, na tym, żebyśmy spłacili ten dług. Myślę, że też bardzo dobrą opcją jest konsolidacja długu, czyli połączenie długów w jedną ratę przy ujednoliceniu warunków i bardzo często, bardzo często wydłużeniu okresu spłaty kredytu. To nam. Pozwoli na dostosowanie spłaty kredytu do naszych możliwości finansowych. Natomiast jest jeszcze jedna ostateczna możliwość, z której warto też może czasem skorzystać, czyli upadłość konsumencka. Jest to pewien proces prawny, który. Umożliwi osobom fizycznym, ponieważ y, oczywiście jest również taka możliwość w przypadku y, przedsiębiorstw, ale ta procedura jest nieco bardziej skomplikowana. My tutaj mówimy o osobach fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i jest to sposób na uporządkowanie swoich długów, rozpoczęcie nowego rozdziału, umorzenie tych długów, lub właśnie dostosowanie y, spłaty y, do naszych możliwości finansowych. Y, o tym decyduje sąd, więc jest to pewien proces, który trwa, ale. Dzięki temu możemy rozpocząć jakby nowy rozdział w życiu bez obciążenia, które przecież jest sytuacją niezwykle trudną, niezwykle stresującą i która no, nie pozwala nam normalnie funkcjonować. Zatem upadłość konsumencka jest jedną z takich możliwości. Uh -huh. A co z kartami kredytowymi, które teraz właściwie dodawane są. Wyrzucić. Uh -huh. <laughs> Nie mieć kart kredytowych. To znaczy, rzeczywiście teraz banki bardzo kuszą y, tymi ofertami. To jest y, y, bardzo y, czasami. Korzystne dla nas. Ja nie jestem fanką wielką kart kredytowych, natomiast jeżeli ktoś ma taką potrzebę, no to przede wszystkim pilnować czasu spłaty karty kredytowej, bo jest ten okres bezodsetkowy, kiedy możemy korzystać z tych, z tych pieniędzy. Natomiast pamiętać należy o. Spłacie karty kredytowej w odpowiednim czasie wyznaczonym przez bank, ponieważ po tym czasie odsetki są już bardzo, bardzo wysokie. Jest to dobre narzędzie do wykorzystania, oczywiście, ale myślę, że dla osób bardzo zdyscyplinowanych. Gdyby nasi słuchacze, nasze słuchaczki chcieli się jeszcze dokształcić, zdobyć dodatkową wiedzę z zakresu właśnie zarządzania swoimi finansami, gdzie powinni się udać? Myślę, że najprostszym źródłem wiedzy jest to, co mamy pod ręką, czyli możemy poszukać odpowiednich podcastów, informacji, filmików, które są dostępne ogólnie na znanych portalach. Nie chciałabym wskazywać może żadnego konkretnego tytułu, ponieważ one reprezentują te, te wszystkie treści, które są, one reprezentują różne postawy i różne podejście. Wydaje mi się, że istotne jest, aby znaleźć coś, co nam odpowiada. Ponieważ y, rzeczywiście w tych podcastach, jakie jak słuchałam, tam jest bardzo, bardzo wiele psychologii, bardzo wiele. Y, Rozmyślania na temat pieniędzy i różnego rodzaju podejścia, więc myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Natomiast na pewno mm, dobrym źródłem informacji jest. Yy... Narodowy Bank Polski, który również prowadzi działalność edukacyjną. Tam znajdziemy wiele treści, które pozwolą nam uporządkować naszą wiedzę ekonomiczną. Również giełda papierów wartościowych ma taką część poświęconą właśnie edukacji. Tam z kolei znajdziemy wiele informacji dotyczących inwestowania. Natomiast wydaje mi się, że studia na Uniwersytecie Merito też będą dobrym źródłem wiedzy na ten temat. Już na wielu kierunkach, jest przedmiot Finanse osobiste, na którym właśnie studenci mogą dowiedzieć się o zasadach dotyczących planowania budżetu, oszczędzania, inwestowania, na przykład na takim kierunku jak ekonomia. Jeśli miałabym polecić jakąś książkę, bo być może też ktoś mógłby chcieć przeczytać sobie właśnie coś na ten temat, to myślę, że. Mogłabym polecić książkę Bodo szafera Droga do wolności finansowej. Tam jest właśnie bardzo dużo takich praktycznych informacji, ale też jest dużo na temat, jak zmienić nasze przekonania dotyczące pieniędzy, jakie, jakie powinniśmy mieć podejście. No i na przykład też taką informację tam znalazłam, że możemy nasze przekonania zmienić w 30 minut. O, no to wyzwanie w takim razie, książka daje wyzwanie. Pani Anno, podsumowując naszą rozmowę, gdyby miała pani dać jedną radę osobom, które nas słuchają, dotyczącą budżetu domowego, zarządzania finansami osobistymi, jaka byłaby to rada? Zacznij działać, ponieważ efekty mogą być tylko dobre. Pięknie. Bardzo dziękuję za naszą dziękuję dzisiejszą bardzo. rozmowę. Doktor Janna Wieprów, menedżerka kierunku ekonomia na Uniwersytecie WSB Meritowe w Wrocławiu. Trenerka biznesu, specjalistka z zakresu zarządzania finansami, inwestycji alternatywnych oraz analizy finansowej. Dziękuję bardzo.